Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Cenzura, cenzura, cenzura. No, Twitter zmienia całą sytuację społeczną, można powiedzieć, obywatelską, no ale wolność słowa, podkreśla wolność słowa. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze czeka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach, o codziennych, z reguły zdemonetyzowanych filmików. No jak ta demonetyzacja wygląda? W sobotę, w niedzielę tak przeglądałem te swoje 1000+ filmików, które robię w zasadzie dzień w dzień od 4 lat. No i popatrzyłem na te filmiki, które są zdemonetyzowane. No i zacząłem się odwoływać. No to trzeba tam zobaczyć, jaki jest status, nacisnąć, odwołać się, potwierdzić, że mam przekonanie, że nie powinno być cenzurowane, no i wysłać. No i tak zacząłem pstrykać. No i około 40-50 z nienacka cała lista się pokazała, że wszystkie 1400 filmików zostały zdemonetyzowane. No troszeczkę się pośmiałem, popatrzyłem, no tak, algorytm pokazuje, że jak ktoś za dużo narzeka, no to wszystkie filmiki są zdemonetyzowane. No i zostawiłem to. Na drugi dzień popatrzyłem, no to tam wróciło do normy. Te filmiki, które były zdemonetyzowane, to były, no ale większość były już na zielono. No bardzo często one są, w moim wypadku to one wracają monetyzowane po siedmiu dniach. Rok temu to zajęło im 9 miesięcy, bo oni w ogóle zablokowali monetyzację i 9 miesięcy trwało odwołanie. No ale wracając do tej sytuacji z tego weekendu, odwołałem się od 55. No i dzisiaj przyszła wiadomość, że z całą przyjemnością YouTube powiadamia, że 50 filmików było ręcznie sprawdzonych i jest monetyzowane. No a później druga informacja to była, że YouTube z wielką przykrością informuje, że 5 filmików ciągle będzie zdemonetyzowanego. No i teraz jest to widać, jak to działa. YouTube po prostu ma tego miękkiego bata, gdzie tak jak w Polsce wszyscy wiedzieli, co powiedzieć i gdzie powiedzieć, no to YouTube wytresował wszystkich ludzi, żeby wiedzieli, co powiedzieć, czego nie powiedzieć. No ja nagrywam nie ze względu na te pieniądze, no bo to nie są duże pieniądze, nagrywam ze względu na przyjemność, którą mi to daje, no ale monetyzacja jest ważna, no bo jak nie ma monetyzacji, to YouTube nie poleca i a wtedy jak nie poleca, no bo nie zarabia pieniędzy, no to nie poleca. Po co ma polecać, jak nie zarabia pieniędzy? No i teraz ten Twitter, Elon Musk kupił Twitter, no i hinduska komunistka, która przyjechała z Indii, spod rządów Indiry Gandhi, ta co wywaliła Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych z Platformy Obywatelskiej, wywaliła, no to dzisiaj płakała żywnymi komunistycznymi oczami, łzami, że już nie będzie wolności wypowiedzi na Twitterze. Ta bezczelność i hipokryzja tych komunistów, którzy opanowali całą Amerykę, no szczególnie tych obcych, bo przyjeżdżają teraz w Ameryce, jakoś Amerykanie nie zauważają, że jacyś dziwni ludzie. Ministrem bankowości miała zostać Rosjanka z Kazachstanu, która studiowała w Moskwie i pisała pracę doktorską na temat fantastycznej ekonomii komunistycznej. Tutaj ona też jakąś pracę pisała, to w zasadzie doszła do wniosku, że własność pieniędzy na kontach prywatnych powinna być zakazana. I takich debili w Ameryce wpychają na wysokie stanowiska rządowe czy prywatne. No, Elon Musk no to powiedział, że w zasadzie to Twitter ma pilnować tego, żeby była wolność wypowiedzi, zasada wolności wypowiedzi. No to nie jest takie proste, to łatwo powiedzieć, no ale w Ameryce wolność wypowiedzi jest bardzo szeroka. Pornografia, rasistowskie bluzgi, czy nawet wysyłanie e-maili tysiącami, milionami, no to wszystko to jest
jest legalne i bronione w ramach pierwszej poprawki do konstytucji. No ale większość ludzi nie chce czegoś takiego oglądać. No, wszyscy, większość normalni wiedzą, że to powinno być prawo do czegoś takiego. No, w Ameryce wszyscy komuniści mówią, że flagę amerykańską można obsikać, tak, że ta flaga amerykańska z tyłu, no to może być obsikana, podpalona, spalona, porwana. No i to jest wolność wypowiedzi, no ale jeżeli jest sześciokolorowa flaga, no to już wtedy nie można, no bo wtedy jest dyskryminacja. No ale to już flaga jest flaga. Flaga jest flaga, no ale sędziowie skazują właśnie za mowa nienawiści. Mowa nienawiści w Ameryce również jest broniona w ramach pierwszej poprawki do konstytucji. No i blokowanie na wszystkich tych platformach społecznościowych, no to w zasadzie no to jest przeciwko sprawiedliwości społecznej, przeciwko sprawiedliwości takiej normalnej, krajowej, no bo nie ma czegoś takiego, no w sumie to jest cenzura bez prawnego ocenienia. To czegoś takiego nie może być. Także jaki cała ta zagmatwana sytuacja, jak to wszystko działa. No to trzeba by było tak troszeczkę rozdzielić, gdzie wolność wypowiedzi, wolność słowa działa. No są te fora takie, tak zwane publiczne. No jeżeli Twitter byłby takim forum publicznym, no to w zasadzie nie powinien ograniczyć. Nie powinien nic ograniczać, no ale Twitter nie za bardzo jest takim publicznym forum, dlatego przede wszystkim, że nie jest rządzony czy kierowany przez rząd, no chociaż rząd ich tam ustawił i popiera, no i ta hinduska, która właśnie to robiła, no to jest pełną parą socjalistką, komunistką. No z drugiej strony, no to jest własność prywatna. No jeżeli ktoś ma dom i ktoś do kogoś przyjdzie i zacznie go tam coś się nie podobać, tak, czy go obrazi trochę, no to każdy ma prawo wykopać kogoś z własnego domu za to, że coś się nie podoba. No i pomiędzy tymi dwoma miejscami, no to jest takie ograniczone forum publiczne, gdzie no ludzie się, obywatele się spotykają, no i mogą się wypowiadać, no z jakimiś umową taką, czy nawet z regulacjami, ale jedna sprawa konstytucyjnie jest zabroniona. Zabronione jest dyskryminowanie światopoglądu. Nie można dyskryminować przeciwko światopoglądom. No i tutaj to jest to, co właśnie Elon Musk i wszyscy normalni się zgadzają. Nie można dyskryminować światopoglądu. Oczywiście komuniści na Twitterze mieli inne zdanie. No i większość normalnych to się zgadza, że Twitter nie powinien być zamieszany właśnie w takie dyskryminowanie światopoglądu. No nawet Twitter, czy ci ludzie są przekonani, że nie powinno być likwidowanie czy dyskryminowanie przeciwko światopoglądowi, no ale oni to robią. Oni to robią, w zasadzie no to tłumaczą na przykład, że jeżeli ktoś ma opinię o transgenderyzmie, no to jest cenzurowany jako ataki, a jeżeli ktoś ma opinię na temat COVID-u, no to jest cenzurowany, że to jest fałszywa informacja. W maju 2020 roku Twitter ocenzurował na stałe prezydenta Stanów Zjednoczonych, właśnie ta hinduska komunistka doprowadziła do tego, no to
ocenzurowali go dlatego, że jako gloryfikacja i pochwalanie przemocy, dlatego że prezydent Trump napisał, kiedy zaczyna się szabrowanie, wtedy zaczyna się strzelanie. No i on to napisał, jako każdy normalny człowiek rozumie, że jeżeli ktoś przyjdzie kogoś szabrować, to ktoś inny zacznie się bronić i zacznie strzelać, tak? No to Twitter powiedział, że nie można mówić, że ktoś będzie strzelał. Twitter nie powiedział, że nie można szabrować, tak? Twitter nigdy nie mówił, że ci, co palili, wszyscy ci Antifa, wszyscy ci komuniści, jak palili przez rok, no to wszystko było prawidłowe, bo to było od strony lewackiej i wszystko było prawidłowe. Wtedy, kiedy tam 100 tysięcy poszło protestować do Waszyngtonu i tam 600-800 weszło na Capitol, no to wtedy to jest nielegalne. No właśnie to jest to z komunistami. Kali ukraść krowę dobrze, kalemu ukraść krowę niedobrze. W tym czasie, kiedy wywalili prezydenta Trumpa z Twittera, no to Ayatollah Khomeini, który krzyczał, żeby zbombardować Izrael, no to nikt tego nie cenzurował. Kiedy Colin Kaepernick, to ten taki czarny Afrykanin, który został wychowany przez białych rodziców, co tam klękał, no to on wypisywał tweety, że popierające spalanie posterunków policyjnych w Ameryce. No i to nic nie przeszkadzało. To, że ktoś pisał, że demokraci ukradli prezydenturę w 2020 roku, no to było kasowane jako fałszywa informacja, no ale to jeżeli ktoś pisał, że Rosjanie ukradli to w 2016 roku, no to już nie była informacja, dlatego że to komuniści pisali, że Trump wygrał dzięki Ruskim, to można było. To wszystko przeciwko konserwatystom to jest dozwolone, wszystko komunistyczne jest dozwolone, wszystko strona konserwatywna nie jest nigdy dozwolona. No i to jest spore zagadnienie, dlatego że dyskryminacja światopoglądu czy punktu widzenia, no to dochodzi no dopowiadają, że jest misinformacja, że jest fałszywa informacja, że jest podjudzanie, podżeganie i tego rodzaju rzeczy, no i oni to kasowali. Twitter to wszystko kasował pod konto podjudzania, podżegania, mowy nienawiści i tak dalej, i tak dalej. Fałszywe wypowiedzi czy powiedzi, no to nie są tak za bardzo no oczach prawa nie są pozwalane, no ale nawet jeżeli nie są tak bronione jako wolna wypowiedź, no to jest zniesławianie, czy można powiedzieć fałszywe informacje, no to już jest trochę inna sprawa, no ale prawo mówi bardzo, bardzo dobrze na temat tych wszystkich wypowiedzi, że czy oskarżający, czy prokurator, no to musi udowodnić. Musi udowodnić, że coś takiego się stało. Na tych platformach społecznych tego się nie robi. Oni po prostu nie udowadniają, nie sprawdzają. Oni mają cwaniaczków, którzy w Ameryce nazywają ich fact checkers, czyli sprawdzacze faktów, czy sprawdzacze informacji. No i oni w zasadzie to piszą wszystko, że jest misinformacja, fałszywa informacja, wszystko, co nie jest po ich światopoglądzie, jest to likwidowane. No a oni później mówią, że nie mogą znaleźć informacji, że podtrzymujących te stwierdzenia, czy są niezweryfikowane, czy nie mają jakiegoś kontekstu samego w sobie. No i kasują. No ale jeżeli bez
udowodnienia, że jest tam fałsz w tym wszystkim, to jest po prostu, one są opiniami o prawdzie. No a opinia o prawdzie jako taka, to nie ma czegoś takiego jak fałszywej opinii, tak? Opinia jest opinią i można mieć opinię, nawet fałszywą, ale to nie jest ani nielegalne, ani nie powinno być zabronione. Konstytucja ma bardzo konkretne dotyczące podjudzania i podburzania, podjudzania to, co wywalili Trumpa, no bo w 69 roku, no to Sąd Najwyższy powiedział, że żeby ktoś był oskarżony o podjudzanie i podżeganie, no to muszą być dwie rzeczy spełnione. Dwie rzeczy. Jedno to, że musi być intencja, czyli zasada tego, że ktoś przemyślał to, a druga to jest taka, że od razu na to działanie będzie jakaś bezpośrednia akcja, nielegalna akcja kryminalna. No i w tym wypadku nic się to nie sprawdzało w stosunku do Trumpa. Także, że teraz czy prawo mogłoby powiedzieć, że można zabronić dlatego, że coś może doprowadzić do nielegalnej akcji? No nie, czegoś takiego nie ma, że może doprowadzić, ale Twitter jednak w opinii twitterowych cenzorów, no oni tak to traktowali, no i cała ta kategoria była dosyć szeroka, taka, że wszystkich kasowali. Banowanie mowy wypowiedzi, no to musi się zakończyć. To jest w sumie punkt widzenia jakiś rasistowski, czy seksistowski, płciowy sytuacji męsko-damskich. No to jest opinia. To jest opinia i to jest w sumie zabezpieczone konstytucją i nie można w sumie dyskryminować wypowiedzi. I dlatego Sąd Najwyższy nie pozwoli na to, żeby zabronić wolności wypowiedzi. Mowa nienawiści, jakkolwiek by nie była, jest zabezpieczona. No na Twitterze to tylko jest tak, że mowa nienawiści w oczach komunistów, to jak komuniści nienawidzą, no to wszystko jest dobrze. Jeżeli konserwatyści nienawidzą, no to wtedy jest niedobrze. No i oczywiście komuniści bronią swoich i likwidują przeciwnika. No ale to nie jest demokracja. No i w sumie to powinno być tak, że to nie cenzorzy powinni pokazywać i mówić, co ludzie mają mówić, tylko w sumie użytkownicy powinni się deklarować, co chcą słuchać. Jeżeli ktoś chce słuchać i nie chce zamieszkać czy przemawiać do ściany w górach, żeby słuchać echo, no to by powinno być to zrobione w ten sposób, że to ci, co tworzą, no to powinni, mogą sobie mówić, co chcą, ci, co słuchają, no to mogą sobie powiedzieć, mogą wybrać, że chcą słuchać to, czego chcą słuchać. No nie ma jakiejś takiej srebrnej kuli do zabicia wampira cenzury, no ale coś się chyba poprawi. Coś się poprawi, szczególnie z Twitterem. Będą spore zmiany. No jest nadzieja, że Elon Musk, no on na prezydenta, no to nie może startować, to jest na pewno, bo nie urodził się w Ameryce, a tylko ludzie urodzeni w Ameryce mogą startować na prezydenta. Także jeżeli ktoś mówi, że on chce być na prezydenta, to bzdury gadają. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Nie dajcie się zaszczekać. Komuniści, no patrzcie się, co komuniści zrobili Ameryce przez ostatnie 2-3 lata, 6 lat w sumie. Zdrowia dla normalnych.